Witajcie kochani w kolejnym dniu diety. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że komentujecie, za to, że piszecie do mnie i dzielicie się swoimi doświadczeniami, swoimi poradami, co Wam pomogło i no i wspieramy się, tak? Wy mnie wspieracie, ja mam nadzieję Was troszeczkę i działamy dalej, działamy dalej. Dzisiaj to filmik o kolejnym dniu diety, 23 już dzisiaj, więc powoli zbliżamy się do końca. Powiem Wam szczerze, że w mojej głowie już są nowe rzeczy, nowe odkrycia. Nagrałam filmik taki pogadankowy, podejrzewam, że jak ten filmik będzie na ekranie, to tamten będzie już też, no, w sensie jak ten wstawię na YouTube, to tamten chyba wstawię wcześniej, bo dzisiaj jest wtorek. Jutro mam zamiar wstawić ten film, a ten, co dzisiaj nagrywam, będzie w piątek dopiero. Więc mniej więcej Wam tam, w tamtym filmiku nakreślę, co, jakie zmiany znowu w moim tutaj domu, w mojej diecie, w sensie w nie diecie, pamiętajcie o tym, nie diecie jako diecie na odchudzanie, tylko diecie jako sposobie odżywiania i jakie zmiany w tym moim sposobie odżywiania będą następowały. Tak, więc ci, którzy nie oglądali w tamtego filmiku, to ja Was tam właśnie odsyłam. Podlinkuję nawet ten film, aczkolwiek jeśli już jesteście na moim kanale, to wystarczy cofnąć o jeden filmik do tyłu i tam mniej więcej właśnie wspomnę o tym, co będę zmieniać. A dzisiaj my tutaj zaczynamy bardzo szybko, bardzo prosto i dzisiaj mam nadzieję smacznie, w sensie tak normalnie, bo w ostatnim dniu diety dwie potrawy, właściwie jedna, lunch nie był fajny, ale dzisiaj będzie fajny, dzisiaj będzie koktajl i mam nadzieję, że będzie właśnie smacznie. Dla mnie na pewno będzie, bo wybrałam takie potrawy, żeby były smaczne i łatwe w przygotowaniu, także zaczynamy. Kochani, na śniadanie prosta sprawa, bardzo prosta, ryż. Ryż gotowany na mleku. Ja mam ugotowany na wodzie i mam dodane, bo ugotowałam po prostu więcej na obiad już. W sensie dla reszty rodziny, bo ja chyba nie mam ryżu już dzisiaj. No nieważne, w każdym razie do przepisu raczej nie będzie mi potrzebny tutaj do filmu, ale ugotowałam więcej i ja mam tutaj ryż, kaszę gryczaną i amarantus pomieszany razem, ugotowany. Dlatego ja to sobie zaleję mlekiem, ciepłym mlekiem. Ryż też jest jeszcze ciepły, bo ja go dzisiaj rano gotowałam. Do tego będzie jabłuszko starte, ja sobie je zetrę na tarce. I tutaj mam kawałek banana. Zamiast banana u Was mogą to być suszone owoce. Na przykład rodzynki niesiarkowane w ilości jednej łyżki. Ja dodam sobie kawałeczek banana i trochę miodu i cynamonu. Proste, żarz proste, pyszne, jak dla mnie, pyszne, żarz pyszne. Także to tyle. Tak się prezentuje śniadanie, jak dla mnie bomba i to atomowa nawet. Ja uwielbiam ryż z jabłkami, to już wiele razy mówiłam, i uwielbiam cynamon, więc dla mnie to jest jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo pyszne śniadanie. Naprawdę pyszne śniadanie. A my widzimy się na lunchu. Kochani, a na lunch robimy koktajl. Prosta sprawa. Będzie nam potrzebne do tego marchewka, jabłko, pomarańcza i możecie dodać orzechy, a ja dodam sobie słonecznik wcześniej namoczony i ekstra dodam sobie pastę z kurkumy, może być imbir, jeśli macie ochotę, takie dodatki właśnie jak imbir czy kurkuma czy mięta czy jakieś takie, wiecie co, lekkie dodatki, to zawsze można sobie zamieniać i dodawać to, co się lubi.
Także tak, u mnie to będzie tak wyglądało, że ja sobie dodam trochę pasty z kurkumy i imbiru. Tak, dodam sobie kawałeczek świeżego imbiru, bo lubię i chciałam powiedzieć tak, bo jest zima i warto dodawać go wszędzie. Częściej niż na przykład latem, bo jest to przyprawa rozgrzewająca, w związku z tym na porę zimową jest jak najbardziej wskazana na wzmocnienie odporności i właśnie na takie wewnętrzne rozgrzanie, także imbir polecam. Do każdego koktajlu owocowego się nada. Ja robię koktajl i widzimy się za chwilę. Co? Testujemy. Testujemy, bo koktajl to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Uwielbiam. I powiem Wam, że może być warzywny, może być owocowy, ale tak jak w ostatnim dniu diety było takie coś na lunch, to nie byłam zadowolona. Bardzo lubię koktajl na lunch. Napiję się, bo pamiętajcie o tym, żeby pić wody, dużo wody. Napiję się takim koktajlem, nasycę się takim koktajlem i przy czym jest to słodkawe, także zaspokaja moją słodką dziurkę. Pyszne, naprawdę. I tak naprawdę wcale to nie jest jakoś dużo od przygotowywania. Sycące, przy czym jeszcze dodatkowo ma bardzo dużo witamin. No, w ogóle myślę, że koktajl to najlepsza rzecz na świecie. Najlepsza rzecz. Nie rezygnujcie z koktajli, a my widzimy się na obiedzie. Na razie! Obiad, kochani. Na obiad jest pierś z kurczaka. Ona niby miała być smażona na patelni w całości. Ja ją pokroję w kostkę, po prostu sobie pokroję, żeby się szybciej obsmażyła i żeby były fajne takie już kawałeczki. I co? To podsmażę. Sól, pieprz oczywiście będzie potrzebna, wiadomo, i tam jakieś tymianki, czy co tam lubicie dodawać do kurczaka. To smażę na patelni i wtedy to zdejmę z patelni troszeczkę wcześniej i na tą samą patelnię wrzucę warzywa i lekko je zblanszuję. Do mięsa może dodam czosnek wtedy jeszcze, a to z osobna. Splanszuję i położę na talerz jedno obok drugiego i to wszystko będzie. Myślę, że pierś jest dość duża, więc będzie w miarę syte i dość duże. Także do zobaczenia na talerzu. Mój mała zmiana planów. Nie chcę, żeby mi to ostygło, zanim to się upiecza, ponieważ tego jest tak mało, a patelnia jest duża, to spróbuję to usmażyć tutaj z boku. Z boku, nie mów do mnie, z boku, z boku. Tak, to dla mnie to może być tylko zblanszowane, może być wymieszane, wiecie, o co chodzi. Ja to lekko posolę, popieprzę. Przykryję pokrywką, lekko się tak zmiękczy i to już będzie dla mnie ok. Tak wygląda obiadek. Pachnie rewelacyjnie. Wygląda bardzo, myślę, fajnie. Przełożę na talerz. A tak wygląda to na talerzu. Myślę, że wygląda pięknie, pachnie przepięknie i na pewno będzie pięknie smakowało. Rewelacja. Taki obiad, to jest fajny obiad. Taki fajny obiad, to jest obiad. To co? To tyle na obiad. My widzimy się na podwieczorku. Ach, dodam tylko, że podwieczorek będzie całkiem...
całkiem znowu fajny, czyli pestki dyni. Ja sobie wybrałam pestki dyni. Już Wam mówię, co jest do wyboru. Orzechy laskowe 26 gram, migdały 30 gram, orzechy włoskie 26 gram, słonecznik nasiona 30 gram i pestki dyni 30 gram. I ja wybrałam sobie, oczywiście wszystko jest albo, 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 albo. I ja wybrałam sobie pestki dyni. Mam je tutaj namoczone. Jeszcze będą się moczyć aż do momentu, kiedy będę je jeść, czyli do podwieczorka. Do podwieczorku. I co? To tylko sobie je po prostu odleję i zjem. I to wszystko. I wtedy widzimy się już na kolacji. Na razie! Kolacja. Śmieję się, bo pomyślałam sobie, że na szybko trzeba ukisić kapustę. Słuchajcie, dzisiaj na kolację nic szczególnego, aczkolwiek jak zwykle zresztą. Już Wam czytam, Wam pokażę tutaj. Krewetki albo indyk, co będziecie mieli, albo co wolicie. Masło klarowane, żeby podsmażyć właśnie te krewetki, czy tam indyka. Pestki albo słonecznika, albo dyni. Ja mam słonecznika, bo dynia była na podwieczorek. Pyszne, bardzo lubię. Sok z cytryny, ja już sobie podarowałam, bo moja kapusta jest kwaśna. Zioła prowansalskie do przyprawienia właśnie tego tam mięska albo krewetek, pieprz, sól oczywiście. I do surówki potrzebna nam będzie kapusta kiszona. Jeśli macie bez marchewki, to dajecie marchewkę. Ja miałam z marchewką, więc z marchewki już zrezygnowałam. I por lub seler. Ja dałam seler, ponieważ por jest właśnie ten, wiecie co, cebulowy. Ja nie lubię cebuli na surowo, nie lubię pora na surowo, bo po prostu mam wzdęcia. Dobra, tak czy inaczej, seler szatkowałam, pomieszałam z kapustą. Do tego mam krewetki, oczywiście nie mam tygrysich, tylko malutkie. I co tu jeszcze mam? Słonecznik i posypane pieprzem i to jest wszystko. A ponieważ kapustę bardzo lubię, kiszoną. Kapusta kiszona bardzo pasuje do ryby, więc te krewetki tutaj bardzo, bardzo, bardzo pasują. Jest pyszne. 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 Naprawdę bardzo lubię kapustę, słuchajcie. Tak. I też nie wiem, jak to jest z tymi alergiami. Słuchajcie, temat rzeka, ale nie poddam się i znajdę wyjście z tej mojej sytuacji, bo kapusta kiszona to probiotyki, tak? Co prawda, jeśli mamy chore już jelita, to tych probiotyków w tej kapuście jest za mało, żeby je wyleczyć. Trzeba brać dodatkowe probiotyki. Ale właśnie jeszcze tego nie rozwiązałam. Dlaczego na przykład ja mam wzdęcia po kapuście? Nie wiem. Czy dlatego, że moje jelita są już chore? Czy dlatego, że mam na przykład uczulenie, nietolerancję drożdży? Tego też nie wiem. I tutaj znowuż jakby wracam do tego, co mówiłam w filmiku wcześniejszym, że po prostu konieczne jest badanie, konieczny jest test na nietolerancję. Słuchajcie, jeśli po jakimś pokarmie jest Wam niedobrze, są wzdęcia, to znaczy, że coś jest nie tak. Znaczy, że coś jest nie tak. Bo to jest to, że mamy wzdęcia, to, że mamy na przykład jakieś bulgotanie w brzuchu, albo już jeszcze gorsze objawy, no to znaczy, że nasz organizm nam jasno i wyraźnie mówi, że coś jest nie tak. Tak. A ja zjem kapustę na to wszystko, słuchajcie. Ostatnio... a może jeszcze inaczej powiem, że jeśli nie macie objawów żadnych złych, to z kolei nie ma sensu danego pokarmu wyeliminować ze swojej diety. Na przykład moda na ten gluten, żeby go wyeliminować.
Jeśli nie macie podstaw ku temu, że on Wam przeszkadza, to nie trzeba go eliminować z diety. Ja rozumiem, biała mąka jest zła i tam jest najwięcej glutenu, ale to nie chodzi o gluten, bo sam gluten chodzi o dawkę. Żadna rzecz, która jest spożywana w rozsądnych ilościach, nie będzie nam szkodzić. Nawet trucizną możemy żyć długo. W takim sensie, że to dawka danej substancji czyni ją trującą dla nas i po prostu jest tak, że ten gluten jest wszędzie, bo właśnie jest dodawany nawet tam, gdzie właściwie nie powinien być dodawany ekstra jako gluten, jako dodatek, nie jako składnik mąki. Te wszystkie ciasta i w ogóle to jest złe, bo jest pieczone z białej mąki i z cukrem i ze złym tłuszczem, dlatego to jest dla nas niedobre, ale jeśli będziecie jeść chlebek żytni albo nawet pszenno-żytni, ale razowy, pszenica razowa i tego chleba nie będziecie jeść 5 razy dziennie, tylko kromkę 2 dziennie, to na pewno nie będziecie chorzy, nie dajmy się zwariować. Chyba, że jesteście już chorzy, chyba, że już macie chore jelita i wtedy ten gluten bardziej podrażnia te jelita i wtedy na jakiś czas trzeba go odstawić. Ale dobra, i tutaj kłaniam się nisko, ja nie mówię, że tak jest na pewno, każdy z nas ma inny problem, każdy z nas ma inne ciało i inne dolegliwości i inne przemyślenia, ale takie są moje przemyślenia właśnie na temat tego szału i tego glutenu, żeby go odstawiać. Ja ewidentnie odstawiłam ten gluten na 3 miesiące i po 3 miesiącach teraz akurat jestem na etapie takim, już mówiłam to właśnie w filmiku wcześniejszym, że jem dużo rzeczy po to, żeby mi one wyszły na teście, bo jeszcze go nie robiłam. I teraz jak zaczęłam po tych 3 miesiącach jeść wszystko, i mój organizm właśnie nie był leczony odpowiednio w przeciągu tych 3, a nawet 4 miesięcy, w sensie takim, że ja miałam tylko dietę, a nie leczyłam swoich jelit, to teraz jak wdrożyłam te pokarmy, które odstawiłam i na które ewidentnie mam nietolerancję i alergię, wczoraj w ogóle mnie wysypało, ale nie szkodzi, nie o tym teraz, to chciałam powiedzieć właśnie, że teraz jak zaczęłam jeść wszystko, to te wszystkie objawy są ze wzmożoną siłą. Niesamowite. Po prostu jak ja kiedyś jadłam chleb codziennie, kilka razy dziennie i okej, czułam się ciężko, czułam się zapchana, ale jakoś funkcjonowałam. A teraz jak zjem kromkę chleba, to centralnie mnie przeleci, więc ewidentnie z glutenem się nie lubimy. Mój brzuszek nie lubi się z glutenem, więc tak. Ale pamiętajcie o tym też, że właśnie żyto ma też gluten, a chlebek żytni jest zdrowy i ograniczyć to i owszem. Nie jeść lekkich, pszennych, drożdżowych ciasteczek, bo to nam szkodzi. Wszystkie pierogi, makarony, to są zdrowe rzeczy, ale nie możemy się tym opychać 5 razy dziennie, wiecie o co chodzi. To może wystąpić u nas, że jak zjemy kromkę chleba, to na obiad zjedzmy coś, żeby było bez pszenicy, bez glutenu w sensie. I powiedzmy, jak zjemy na kolację znowu kromkę chleba, to podejrzewam, że dużo ludzi ze mną się zgodzi, że nic nam nie będzie. Ale w momencie, kiedy jemy to śniadanie, po śniadaniu ciasteczko, gdzie jest gluten, potem jakiś lunch, gdzie jest jakaś bułeczka, albo jeszcze nie daj Boże słodka bułeczka, potem obiad z makaronem albo pizza, po pizzy jeszcze jakieś ciasto na deserek, i kolacja znowuż jakaś kanapka albo nie wiadomo co jeszcze i ten gluten jest 5 razy dziennie, nawet więcej, bo każda przekąska, nie patrząc na skład, może zawierać gluten. Nawet sobie sprawy z tego nie zdajemy, a właśnie tak jak mówię, że wystarczy ograniczyć, zwłaszcza białą mąkę. Pamiętajcie, biała mąka to jest
coś, co bardzo nam podwyższa cukier i wszystkie osoby, które po posiłku czują się sennie, powinny zastanowić się, co jadły na obiad, bo to jest właśnie to, ten skok cukru, który jest po cukrze, po mące, po produktach, które występują, mają wysoki indeks glikemiczny, więc dieta, jeszcze raz dieta, bardzo nisko się kłania. Ja już nie mogę się doczekać tych badań i wdrożenia kolejnej diety w moje życie. Słuchajcie, dieta i ciągle czegoś szukam i mam nadzieję, że kiedyś to znajdę i że będę mogła odetchnąć z ulgą, cieszyć się dobrym samopoczuciem, ładną skórą, no i zdrowiem przez resztę moich dni. Także tego samego Wam życzę, żeby nic Was nie męczyło, żebyście się czuli zdrowi, energiczni, pełni siły, energii i ochoty na wszystko. A ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!